jest pisane mi, że będę z nim. I skąd wiem, że ja, jak nikt go znam. Daj mi go, jak twój, bez trud i śnie, ja na śnie bez snu. Zapalił stróż w ogrodzie świec, blady dzień księżyca świat wśród drzew. Więc konej ten blask, co lśni, tnąc bez gwiazd. Z tobą być, z tobą być, bez snu, bez snu, co noc dzień. Cudowna noc, tak ciemna jest, jak bezmiar wód, jak morza tu. Jest tak głęboka. Cudowna noc, otula nas i daje nam tajemny znak, że nas ochroni. Pod taką noc, dla naszych serc rozwiera się za co nam roku. Światła blask przenika nas, jak z nieba promy. Przedziwna noc, przedziwna noc, co poczarna ciemności, to wnet w sercach jest świetlista. Tak jasny jest, piękna jest i czysta jest, jak łza. Piękna jest ja? I czysta jest jak łza. Szanowni Państwo, Świetlista noc to piękna piosenka pochodząca z muzykalu Romeo i Julia Janusza Józefowicza z muzyką Janusza Stokłosy. Ten utwór dla Państwa wykonali nasi uczniowie Ania, Mikołaj i Piotr. I tym utworem serdecznie Państwa witam w Gimnazjum nr 4. Gimnazjum nr 4, a już od września, proszę Państwa, w Szkole Podstawowej nr 14. Niedziela to dobry czas, żeby zatrzymać się choć na chwilę, odpocząć od całotygodniowej bieganiny, zapomnieć choć na chwilę o swoich problemach, przystanąć, posłuchać się wzajemnie, uśmiechnąć i wnieść odrobinę radości do swojego życia.
bardzo Państwu dziękujemy. Bardzo Państwu dziękujemy, że ten cenny czas postanowiliście Państwo spędzić z nami. Kiedy myślałam o tematyce scenariusza tego koncertu, tak sobie pomyślałam, dlaczego wy nie. 8 marca i 10 marca. Dzień kobiet, dzień mężczyzn. Taki bardzo nowy zwyczaj. W związku z tym w tym koncercie będzie trochę o jednych i o drugich. Z humorem i z nostalgią. Zapraszam Państwa serdecznie. Prosta, którą wiatr mówi.
Kobiety potrzebują jednak tej miłości. A to kto? A to moja żona. Kto ma tyle wdzięku co ja? Wdzięku co ja? No kto ma? Powiedz sam kto? Kto taki uśmiech ci da? Uśmiech ci da jak dam ja. Uśmiech ci da, uśmiech ci da, jak dam ja. Do prawdy mówię ci, bez sensu walczysz z tym. Nie warto byś wyzywał los. Kto ma tyle wdzięku co ja? Wdzięku co ja? No kto ma? Powiedz co kto? Kto taki uśmiech ci da? Uśmiech ci da, jak dam ja. Gdy od rana do wieczora mówię ci to, we dnie, w nocy, jutro, wczoraj, to samo wciąż. A gdy w końcu cię przekonam, szansę ci dam. I wtedy powiesz sam, i wtedy powiesz sam, kto ma tyle wdzięku co ty, wdzięku co ty, nikt a nikt. Powiesz co kto? Potrafi szczęście dać mi, szczęście dać mi. No cóż, nikt. Dziewczyny. Nie twierdzę, że nie. Ale wiesz, są takie dni, że mam jej czasami dość. Piąta rano, śpisz smacznie w ciepłym łóżeczku i nagle nad głową ci śpiewa. Wstawaj, szkoda dnia. Wstawaj, szkoda dnia. Wstawaj, szkoda dnia. Wstawaj, szkoda dnia. Wracasz zmęczony z pracy i chcesz obejrzeć spokojnie mecz. Kochanie, musimy porozmawiać. Mecz. Mecz. A jaki to mecz? No mecz futbolowy w telewizji. A, to nie przeszkadzam. A którzy to nasi? Po czym poznajesz, że to nasi? Po grze. Wygrywamy? Jeszcze nie. A jak się nazywa ten, co ma piłkę? Neymar. To nasz? Nasz by się nazywał jakoś zwyczajnie, pospolicie. Błaszczykowski. No chyba Błaszczyk. Specjalistę będziesz poprawiać? A Ronaldo gra?
kobietą. To jest mecz reprezentacji Polski z reprezentacją Brazylii. To Ronaldo gra, czy nie? W przerwach na reklamę. A ten, no ten, Marcelo gra? Ławę grzeje. Czy marzła? Kopnij tę piłkę, chłopcze, kopnij, kopnij! Piłka między nogami przeleciała. On go zwyczajnie okiwał. To mógł go jeszcze zwyczajnie pochuśtać. On to zrobił z premedytacją. Ja nie mogę z premedytacją, jak mój krem na zmarszczki. Retinol i premedytacja walczą ze zmarszczkami. Zobacz, jakie gładkie. Jaki spalony, panie sędzio, jaki spalony. Nie było żadnego spalonego. A jak ja ci tak wczoraj mówiłam, to mi nie chciałeś wierzyć. A o co ci chodzi? No o wczorajszy kotlet. Ale on był cały czarny. A ten jaki jest? A tego z tą flagą to ja już gdzieś widziałam. To nie flaga, to chorągiewka. A jakiego kraju? Bombaju. Ręka, panie sędzio, ręka, ręka! Kobieto, to jest bramkarz i może chwytać piłkę, wyobraź sobie. Może, ale nie musi. Gol! Widziałeś gol, gol! No nie cieszysz się, gol! Kobieto, słyszałaś kiedyś o bramce samobójczej? Ale oni strzelili? No nieważne, kto strzelił, ważne do której bramki. Tato, muszę ci coś powiedzieć. Właśnie, musi mi coś powiedzieć, ale się nie denerwuj. No właśnie, nie wiem kto, ale ktoś rozbił twój samochód. Co? Ale o co tyle hałasu? Przecież możemy jeździć autostopem. Jeszcze rozbili ci samochód. One się tym w ogóle nie martwią. A dla mnie samochód to... Wiem, wiem. Kobiety nas nie rozumieją. One mają swój własny świat. Być kobietą i marzyć ciągle będąc dzieckiem. Być kobietą, bo kobiety są występne i zdradzieckie. Być kobietą, oszukiwać, dręczyć, zdradzać. Nawet gdy komuś miało to przeszkadzać.
Mikspółki, lot, biżuterii, kapelusze takie duże i odstałych wielbicieli. Wciąż dostawać list, róże na bankietach, wernisażach, pokazywać się codziennie, być kobietą, ta tęsknota się niekiedy budzi we mnie. Ekscentryczną być kobietą, przyjęć kciuki, niech nie milkną. Czas nie płynie w rytmie walca, dzień niech jedną będzie chwilką. Jakaś rola w głównym filmie, jakiś romans niebanalny. Być kobietą w dobrym stylu, Boże daj mi. Gdzieś wyjeżdżać niespodzianie, coś porzucać bezpowrotnie, łamać serca twardym panom, pewną siebie być okropnie. Może muzą dla poetów, adresatką wielkich wzruszeń, być kobietą, a tęsknota się niekiedy budzi we mnie. Być kobietą marzy, ciągle będąc dzieckiem. Być kobietą, bo kobiety są występne i zdradzieckie. Być kobietą, oszukiwać, dręczyć, zdradzać. Nawet gdyby komuś miało to przeszkadzać. Ach, kobietą być nareszcie. A najczęściej o tym marzę. Kiedy biorę ci koszulę, albo naleśniki smażę. Ach, te kobiety. Dość już tego narzekania. Mężczyźni, nie zdajecie sobie sprawy z tego, jakim skarbem jest dla was kobieta. Każda z nas to anioł cierpliwości. Kochanie, a nie widziałaś moich kluczy? Tak, leżą na stoliczku przy drzwiach. Jak wychodzi z kolegami, to wraca późno, a my to cierpliwie znosimy. Kochanie, a gdzie są moje skarpetki? W dolnej szufladzie. Ale te paski? W dolnej szufladzie. Ale te do sandałów? W dolnej szufladzie, skarbie. Jak się spóźnia, to znaczy, że droga była długa, kręta z serpentynami, albo nie miał zasięgu w telefonie. Kochanie, a gdzie jest ładowarka do akumulatora? Chodzi ci o prostownik? No tak, tak. Jest w garażu, między wiertarką udarową a sprężarką. Między czym? Między czarnym a czerwonym pudłem. Proszę bardzo. Panowie, docencie to czasem. A widziałam... W łazience! Kto tutaj kładzie mydło? Docencie to, bo jak nas zabraknie... Myszko, a wiesz, gdzie jest patelnia? W koszu na brudną bieliznę. No tak, pokłady cierpliwości mogą się w końcu skończyć. Nie no, tam jej nie ma. Mogą się w końcu skończyć. Czy naprawdę nie potrafisz niczego znaleźć sam? Co, jestem informacja turystyczna? Mam ci na kartce narysować mapę topograficzną naszego mieszkania i zorganizować wycieczkę z przewodnikiem? Ogarnij się! Matko, odrobina cierpliwości. Na miarę
szereg, jak wyzwolone manekiny, przestawiane i kopane, kiedy pełne wazeliny, oczka stale rozbiegane, bez godności, bez honoru, zakłamane swoje racje, wykrzykuje taki domu. Śmiesznym szeptem po kolacji, śmiesznym szeptem po kolacji, śmiesznym szeptem po kolacji. Dzieci, mężczyźni, piaci i pracy, bojownicy sprawokrągny, owładnięci ideami, oznaczeniu wiekopomnym i wyjrzeniu jak ze stali, gdzie umysły epokowe, protoplaści czynu większy niż pokomne zarobkowe. Kombinacje tuż przed pierwszym, nieprzekupni prosizacji, wielkoduszni i szlachetni, gdzie żoni, gdzie tytany, boli czynu intelektu, boli czynu intelektu, boli czynu intelektu. Gdzie są prawdziwi mężczyźni tacy? Napotkać wiosną me spojrzenie. Co ja mam w twarzy? No, co ja mam w twarzy? Cierpienie, cierpienie, bezdenne cierpienie. Lecz przy księżyca bladym sierpie, w noce kwietniowe i majowe, nie sam przecież cierpię. Nie sam przecież cierpię. A zatem śpiewajmy, panowie. Dziewczyny, bądźcie dla nas dobre na wiosnę. Dziewczyny, skończmy już te kobry miłosne. Nikomu nikaj nie zagraża rozłąka, gdy wiosną w rytmie naszych marzeń po łąkach puszczą brzonka. Dziewczyny, lubcie wy nas wiosną, oj lubcie. Dziewczyny, krzywdy biednym chłopcom nie róbcie. Nie kpiny wasze nas nie bolą, zbyt liczne dziewczyny. Teraz będzie solo muzyczne, a ja będę przeżywał. Thank you.
mnie. Niech się nikt nie snuje przez gąszcze mych ostrzeg. Dojrzewają w chujach, zinach, brzmią trząszcze. Niech prośba moja was, dziewczyny, nie dziwi, my wiosną strasznie się robimy wrażliwi. Popatrzcie, kwitnie już maciejka i czosnek, dziewczyny. Dziewczyny, bądźcie dla nas dobre. Dziewczyny, bądźcie dla nas dobre na wiosnę. Żal mi się i zrobiło. Tak naprawdę, to ich trochę lubię. A ja ich nawet bardzo lubię.
Kastyli się włóczą wśród jeżyn, wyglądają legendy spod pierzyn. Już noc, już noc, już noc. Możesz zamknąć swój dzienny teatrzyk, nikt na ciebie nie patrzy, nie patrzy. Już noc, już noc, już noc. Tam pójdzie na stropie. Dobranoc, panowie, dobranoc. Obrączki na szczęście płyną noc. Dobranoc, dobranoc, panowie. Ta noc chyba pójdzie na stropie. Do kudyka podkładaj żołnierzy. Przestań żartać nerwowo, kołnierzy. Już noc, już noc, już noc. Zdrowe ręki już dziś nie w angażu. Już noc, już noc, już noc. Fotografia jak byłeś mały i te panie co cię zamowały. I historia grałeś Hamleta i ta jedna jedyna kobieta. Dobranoc, panowie, dobranoc. Obrączki na szczęście płyną. Ta noc chyba będzie na zdrowie. Udawanie się zacznie od jutra, a na razie odpływmy na kutra. W tę noc, w tę noc, w tę noc. Jutro znowu się tobą zachwycę. Zbudzisz we mnie kochankę i widzę. A dziś jest noc. Idziemy spać, ponieważ mamy dla pani niespodziankę. Jesteś szalona. Jesteś szalona. Przepraszam, miało to jakiś sens. Tak mi jak bajka, piękna jak ty
być nocy już. By się śmiała zawsze, no i cześć. Jesteś szalona, uwierz ci, zawsze byłaś już wreszcie śnić. Nie jesteś aniołem, uwierz ci, jesteś szalona. Jesteś szalona, uwierz ci, zawsze byłaś już wreszcie śnić. Nie jesteś aniołem, uwierz ci, jesteś szalona. Dajesz mi uśmiech swój. Oto już wszystko różne się. Tu trałeś cię i fleszałeś spać mocno. Dziś śmiałaś zawsze, no i cześć. Jesteś szalona, uwierz ci, zawsze byłaś już wreszcie śnić. Nie jesteś aniołem, uwierz ci, jesteś szalona. Jesteś szalona, uwierz ci, zawsze byłaś już wreszcie śnić. Nie jesteś aniołem, uwierz ci, jesteś szalona. Szanowni Państwo, przed Państwem wystąpiła Młodzież Gimnazjum nr 4. Soliści. Chór szkolny. Młodzi ludzie, którzy próbują swoich sił w rolach aktorskich, pasjonaci teatru i grupy taneczne. Proszę Państwa, na co dzień pracujemy wspólnie na zajęciach artystycznych, dodatkowych, wokalnych, teatralnych, choralnych. I muszę powiedzieć, że młodzież jest naprawdę wspaniała. Są tak zaangażowani, tak chętni do pracy, a efektem tego są sukcesy, które odnoszą. Proszę Państwa, na zajęcia, przy czym chciałabym zauważyć, że na zajęcia mogą chodzić wszyscy uczniowie, każdy, który wyrazi do tego chęć. Natomiast ich sukcesy, widowiska, które przygotowujemy, widowiska muzyczno-teatralne, oparte na moich scenariuszach, które prezentowane są na uroczystościach miejskich, powiatowych, spotykają się z ogromnym uznaniem. Dalej. Chór szkolny, który od 10 lat, ponad 10 lat, uczestniczy, proszę Państwa, w programie Narodowego Centrum Kultury i Forum Kultury Śpiewająca Polska, zyskuje złote i srebrne pasma i klucze. Soliści, chór, ci młodzi aktorzy prezentują się na różnych uroczystościach, takich jak na przykład organizowanych przez Muzeum Miasta, czy jeszcze innych, czy Dzień Wolontariusza. Oprócz tego oczywiście świetnie prezentują się podczas uroczystości szkolnej, chociażby ostatniej, którą robiliśmy z okazji ślubowania klas pierwszych, opaliśmy ją na książce Henryka Sienkiewicza Quo Vadis. Warsztaty, w których biorą udział warsztaty wyjazdowe, artystyczne, kontakt bezpośredni z artystami sprawia, że swobodnie potrafią rozmawiać, są asertywni, uśmiechnięci i wszędzie zapisują się fantastycznie. Proszę Państwa, pozwólcie, że w tym miejscu, ponieważ w szkole istnieje mnóstwo różnych innych zajęć artystycznych, na przykład pani Małgosia Sępołowicz i pani Ola Sobczak prowadzą, jak Państwo widzicie,
z ogromnym powiedzeniem od wielu lat zajęcia taneczne. Zajęcia taneczne. Istnieje klub filmowy, który fantastycznie prowadzi pan Roman Dolata. To też warsztaty, kontakt z ludźmi wspaniałymi, znanymi z różnych dziedzin. I wiele, wiele innych. Nasi uczniowie sięgają po najwyższe laury w konkursach przedmiotowych, matematycznych, fizycznych, chemicznych. I tak by można, proszę państwa, bez końca. Szanowni... Teraz tego wszystkiego by nie było, gdyby, proszę państwa, nie ta wspaniała osoba, bardzo skromna, pani Hanna Lesiewicz! Kochani, jeszcze moment. Ale też nie byłoby tego wszystkiego, gdyby tak pięknie nie nagłaśniał tego pan Łukowski! I nie byłoby dźwięku, który montuje dla nas pan Leszek Moskwa, który fascynuje się również projektami filmowymi. I nie byłoby mojej koleżanki, pani Ani Pastuszak, wspaniałej kobiety o wspaniałym sercu, która była współorganizatorem tego koncertu i wykonała tą przepiękną dekorację. Proszę państwa, jeśli państwo myślicie o przyszłości swoich dzieci, to w tym miejscu chciałabym zaprosić rodziców przyszłych klas pierwszych do sali numer 3 po koncercie, przyszłych klas czwartych do sali numer 2, zaś rodziców przyszłych klas siódmych, proszę o pozostanie w sali kolumnowej. Ale zanim jeszcze państwo wyjdziecie, proszę państwa, to jest młodzież Gimnazjum 4, która naprawdę ofiaruje siebie, bo bez nich tej szkoły by nie było. Dziękujemy wam! I chciałam na koniec jeszcze powiedzieć, jeśli pan dyrektor pozwoli, to, proszę państwa, taki słynny filozof angielski powiadał, że umysły twórcze najlepiej rozwijają się tam, gdzie istnieje poszanowanie twórczości. A przed państwem stoi człowiek, który nie tylko szanuje tą twórczość, szanuje twórczość uczniów i nas, nauczycieli, ale przede wszystkim ze wszystkich sił ją wspiera. Proszę państwa, bardzo serdecznie jeszcze raz dziękujemy młodzieży, bardzo dziękujemy nauczycielom, wszystkim tym, którzy przygotowali to wspaniałe widowisko. Chciałbym powiedzieć tylko tak naprawdę na koniec, tutaj mam okazję do wszystkich to powiedzieć. Szkoła na pewno uczniem i nauczycielem stoi. I bez nich właśnie, bez tej młodzieży, bez tej wspaniałej młodzieży i bez tych wspaniałych nauczycieli po prostu zostają tylko mury. Więc chciałbym, żeby nie tylko te mury przetrwały na wiele, wiele lat, ale przede wszystkim szkoła, czyli ci młodzi, wspaniali ludzie. Dziękujemy wam jeszcze raz serdecznie. Proszę państwa, jeszcze raz chciałbym teraz zakomunikować spotkania dla rodziców klas siódmych. Odbędą się tutaj za moment. Klas czwarty. No, who's taking you home, 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 home? I'm loving you so, 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 so. The way I used to love you, no, I don't wanna know, no, no, no. Who's taking you home, 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 home? I'm loving you so, 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 so. The way I used to love you, oh.